Kamila Boś, znana z popularnego programu Rolnik Szuka Żony, znów przyciągnęła uwagę fanów. Rolniczka pokazała, jak mieszka. Największe zainteresowanie wzbudził jej ociekający luksusem salon. Jeden szczegół przykuł szczególną uwagę, Kamila Boś zyskała sympatię Polaków za sprawą udziału w telewizyjnym show Rolnik Szuka Żony. Na planie nie odnalazła miłości, ale zdobyła rozpoznawalność, teraz prężnie działa w mediach społecznościowych. Instagramowy profil rolniczki śledzi prawie 200 tysięcy osób. Trafiają tam nie tylko kadry z gospodarstwa, Kamila Boś zajmuje się uprawą pieczarek, ale i zdjęcia stylizacji, relacje z podróży czy kadry z życia codziennego. Pokazała zdjęcie ściany w salonie, Kamila, jak wielu Polaków, śledziła emocjonujący półfinałowy mecz siatkarski pomiędzy Polską a USA. Z tej okazji podzieliła się zdjęciem ze swojego salonu, pokazując, jak kibicuje naszej reprezentacji. Uwagę fanów przykuła elegancka ściana za telewizorem. Fani Kamili zaczęli zasypywać ją pytaniami w tej sprawie. Jak wyjaśniła sama gospodyni, to małe dzieło sztuki wnętrzarskiej. Ściana została wykonana specjalnie na zamówienie 5 lat temu. Swój unikalny charakter zawdzięcza panelom ażurowym z lustra akrylowego w złotym kolorze. Czy Kamila Boś jest singielką? Kamila Boś prowadzi gospodarstwo w Starej Kornicy na Mazowszu. Zajmuję się uprawą pieczarek. Nie wyprowadzę się stąd. Nie mogę zawieść rodziców. Nie powiem im, mamo, tato, zostawiam gospodarstwo, szukajcie kogoś innego na moje miejsce. Wolałabym, żeby to mężczyzna przeprowadził się do mnie, mówiła w programie Rolnik Szuka Żony 8 Kamila Boś. Kiedy poznałam Kamilę, podejrzewałam, że rozpali niejedno męskie serce, tak w programie Rolnik Szuka Żony 8 powiedziała prowadząca Marta Manowska. I tak faktycznie było. Do Kamili Boś mężczyźni z całej Polski wysłali rekordową liczbę listów. Ostatecznie w programie nie udało jej się znaleźć miłości swojego życia. To była niesamowita przygoda, za którą dziękuję Adamowi, Tomaszowi, Jankowi. Bardzo miło wspominam czas spędzony wspólnie, a że serce nie sługa, cóż, wyznała po programie Kamila Boś. Czy rolniczka znalazła miłość swojego życia po programie? Na chwilę obecną nic ciekawego się nie dzieje, zdradziła w maju, w dniu swoich 30. Urodzin w programie pytanie na śniadanie.